Spróbujmy odjąć od siebie jakieś dwie liczby dwucyfrowe. Mamy tutaj 65 odjąć. 23. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i sprawdzenia, czy potraficie obliczyć to sami. Ok, zakładam, że spróbowaliście, a teraz zróbmy to razem. Sposób, w jaki ja lubię obliczać takie odejmowania, jest taki, że zaczynam od pozycji jedności. Tutaj. Kolumnę jedności mamy zapisaną kolorem żółtym. To są jedności, a te liczby zapisane kolorem fioletowym to pozycja dziesiątek. Dla jasności możemy oddzielić od siebie poszczególne kolumny jedności i dziesiątek. Wszystko, co na żółto, to kolumna jedności. Każda z tych żółtych cyfr reprezentuje pewną liczbę jedności, a wszystko, co w tej drugiej kolumnie, to dziesiątki. Fioletowe to miejsca dziesiątek. Każda z tych fioletowych cyfr reprezentuje pewną liczbę dziesiątek. 65 to 6 dziesiątek i 5 jedności. 23 to 2 dziesiątki i 3 jedności. I jak już mówiłem, jednym ze sposobów jest rozpoczęcie odejmowania od kolumny jedności. Czyli zabieramy 3 jedności z 5 jedności. 5 jedności odjąć 3 jedności. To się równa 2 jedności. Teraz możemy przenieść się do kolumny dziesiątek. 6 dziesiątek odjąć 2 dziesiątki to będą 4 dziesiątki. No i mamy wynik odejmowania. 65 odjąć 23 równa się 42. Ale można takie odejmowanie policzyć na wiele innych sposobów. Na przykład tak. 65 możemy rozpisać jako 6 dziesiątek i 5 jedności, dodać 5 jedności. Nie zapisałem tego tutaj w kolumnie dziesiątek, bo tutaj na pozycji dziesiątek wszystko co zapiszę oznacza liczbę dziesiątek. Czyli 60 zapisane w kolumnie dziesiątek oznacza 60 dziesiątek, czyli 600. Ale tu z boku możemy zastosować taki rozszerzony zapis słowno-cyfrowy. Dalej odejmujemy 23, co oznacza, że odejmujemy dwie dziesiątki, a potem jeszcze odejmujemy trzy jedności. Ile to będzie? 5 jedności odjąć 3 jedności to dokładnie tyle, ile otrzymaliśmy tutaj, czyli 2 jedności. Odejmujemy dalej. 6 dziesiątek odjąć 2 dziesiątki to się równa 4 dziesiątki. Czyli 6 dziesiątek dodać 5 jedności, odjąć 2 dziesiątki, odjąć 3 jedności, równa się 4 dziesiątki i 2 jedności, czyli 42. 42 to się równa 4 dziesiątki dodać 2 jedności. Mam nadzieję, że taki sposób odejmowania ma dla was sens